Nie. Nie. Szanowni Państwo, jeżeli pozwolicie, otwieram sesję Rady Gminy Pniewy. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że Rada może obradować. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nowo wybranych radnych, sołtysów, zaproszonych gości i pracowników urzędu. Na pierwszej sesji Rady Gminy Pniewy w kadencji 2014-2018. Dzisiejszą sesję zwołałem na podstawie upoważnienia znak DRD 711/61/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 25 listopada 2014 roku. Zgodnie z artykułem 19 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym proszę o dalsze poprowadzenie sesji Rady Gminy Pniewy do czasu wyboru nowego przewodniczącego, radnego seniora, pana Adama Mizińskiego. Proszę bardzo, panie radny. Serdecznie dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Myślę, że dołożę wszelkich starań, żeby sesja była sprawna i zgodna z prawem. Wysoka Rado, przystępujemy teraz do złożenia ślubowania wybranych noworadnych. Proponuję, aby ślubowanie odbyło się w następujący sposób. Ja odczytam rotę ślubowania, a najmłodszy radny, pan Łukasz Kępka, odczyta z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy powstaną i wypowiedzą słowa, wybrane słowo ślubowanie, ślubuję, bądź ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Odczytam teraz rotę ślubowania. Wierny Konstytucji. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Pani Dominia Kinga. Ślubuję. Pan Karol Drozd. Ślubuję, tak mi dopomóż. Pan Tomasz Dusza. Ślubuję, tak mi dopomóż. Pan Wojciech Ernest. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Tomasz Góralewicz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Marcin Horst. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Piotr Janota. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Łukasz Kępka. Ślubuję. Pan Miziński Adam. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Piotkiewicz Jarosław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Piotkowicz Ryszard. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Anna Kłodzik. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Grzegorz Słowiński. Ślubuję. I pan Zbigniew Wojciech. Ślubuję. Kendra. Kendra, przepraszam. Pan Kendra. Dziękuję. Gratuluję i stwierdzam, że nowo wybrani radni złożyli ślubowanie i odjęli mandat radnego Urzędu Gminy Pniewy. Teraz proszę o ślubowanie. Obejmując Urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.
Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Następnie przechodzimy do wyboru przewodniczącego Rady Gminy Chniewy. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Najpierw kandydatury. Proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy Chniewy. Zgłaszam Wojtka Arleska. Czy radny wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Zgłaszam panią Kingę Dominik. Czy pani radna wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Proszę o dalsze staranie. Zgłaszam pana Zawińskiego. Słucham? Zgłaszam pana Zawińskiego. Czy pan sobie wyraża? Nie. Nie wyraża. Czy dalsze zgłoszenia są jeszcze? Nie ma. Zamykamy listę kandydatów. I powołamy teraz komisję skrutacyjną, która potrzebna jest do wyboru przewodniczącego Rady Gminy. I przypominam, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji rewizyjnej. Proszę o zgłoszenia do komisji skrutacyjnej. Że Marko Bojczaka przyjdzie na turę. Czy wyraża zgodę? Tak, proszę. 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 Chciałem zgłosić radnego Pieczkiewicza. Proszę. Czy wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Ja chciałam zgłosić pana Tomasza, proszę. Czy wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Ile się skępi? Trzech, tak? Trzy osoby. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma uwagi do proponowanego składu komisji? Kto jest za? Widzę, że uwag nie ma. Więc kto jest za zgłoszonym składem komisji? Jednogłośnie. Ogłaszam 10-minutową przerwę na ukonstytuowanie się komisji skrutacyjnej. Komisja tak. Otwieram obrady po przerwie. I proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o wyczytanie z listy radnych, a obecnych radnych o podchodzenie i wrzucanie kart do urny. Z tym, że jeszcze chciałem wyjaśnić, że zamiast głosowanie, jakby się będzie odbywało. Proszę bardzo. Proszę państwa, będzie się odbywało w taki sposób. Jest tutaj tak i nie. Głosujemy X-em przy tego, co wybieramy. Inny sposób głosy jako nieważne będą. Chcę postawić dwa, czy patrzymy. Tylko jeden znak przy zastawianym nazwisku. Tylko jeden stawiamy przy tym nazwisku, którego wybieramy. A po co to nie jest? No właśnie, po co tu? Taki był wzór. Taki był wzór. Ale jeżeli zaznaczymy tak, to już nie musimy przy drugim kandydacie pisać nie. Nie, dokładnie. Rozumiem. To drugi głos pusty stawia. Tak. Tylko zaznaczamy, że właśnie komisja może pod nazwiskiem osoby, którą wybieramy. Bo jest tak pod nazwiskiem. Ten przykładowo pierwszy zakreślamy i następnego już nie zakreślamy. Chyba, że nie chcemy głosu jak nieważne, to możemy zakreślić wszystkie, wtedy będzie głos uważany jako nieważny. Nie, nie, to jest nie bądźmy w głowie. To jeden niksik na całą stawiamy jeden niksik na tylko przy jednym kandydacie. Na tak. Tak i nie. Jeżeli wybieramy kandydata, to zaznaczamy tylko tak. Tylko tak. No listę nie mogę przyjść. Nie bierzemy w ogóle pod uwagę. Pan taki jest wzór. To nie jest wymyślony przez nas. Nie myślimy tutaj. Nie możemy tutaj. Podchodzicie tutaj. To ja będę wyczytywał, słuchajcie, nazwiska po kolei i dana osoba mnie wstawała i podchodziła. Najbliżej. Ale ktoś daje kartę. Kartę stół. Dominia Kinga. Tak. Ale na razie przewodniczący jest. Tak, pan Mieszkowski i tego. Droszcz Karol. Dusza Tomasz.
nazywa Wojciech. Cześć. Góralewicz Tomasz. Horst Marcin. Janota Piotr. Kępka Łukasz. Kendra Ryszard. Miziński Adam. Płodzik Anna. Sowiński Grzegorz. Wojtek Zbigniew. Ogłaszam kilkuminutową przerwę w celu podliczenia głosów i podania wyników przez komisję skrutacji. I napisania protokołu. Poczochać trzeba. Niech się wymieszają. Czyli powypadają? Panie zaczynamy. Z
Wznawiam obrady i proszę przewodniczącego komisji o odczytanie protokołu wyników. Protokół komisji eksploatacyjnej powołanej na sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Komisja w składzie Wojciecha przewodniczący, Dusia Tomasz członek, Kutkowicz Jarosław członek. Na ogólną liczbę 15 radnych gminy Gniewy obecnych jest 15, co stanowi 100% składu. Posłów ważnych 15, nieważnych nie oddano. Zgłaszam proszenie kandydaci na funkcję przewodniczącego Rady Gminy. Otrzymane następujące głosy. Kinga Dominiak 8 głosów, Ernest Wojciech 7 głosów. Komisja stwierdza, że przewodniczącym Rady Gminy została pani Kinga Dominiak. Komisja w sprawie Wojciecha. Gratuluję przewodniczącej, życzę owocnej pracy i proszę o dalsze prowadzenie obrad. No to co musisz ogłosić. Co z tymi kartkami? Nie, protokół. I protokół. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję radnym, którzy oddali na mnie głosy. Myślę, że to naszym jednym celem jest dobra współpraca z panem wójtem i tutaj z radnymi. I może, żeby troszeczkę emocje opadły, to ja bym prosiła może o parę minut przerwy. Chciałam na początku przeczytać tutaj list. Szanowni radni gminy Gniewy, kadencji 2014-2018. W dniu 16 listopada 2014 roku wyborcy obdarzyli Państwa swoim zaufaniem i powierzyli w Państwa ręce dalsze losy naszej gminy. Pragnę przekazać nowym radnym gminy Gniewy gratulacje z okazji wyboru na tą zaszczytną funkcję. Wierzę, że będziecie pełnić swoją misję z wielką odpowiedzialnością i zaangażowaniem. Mam też nadzieję, iż zechcecie Państwo dla dobra naszej gminy podjąć współpracę ponad podziałami. Jednocześnie chciałabym raz jeszcze podziękować radnym, których kadencja właśnie minęła, za wspólną pracę na rzecz społeczności lokalnej i naszych mieszkańców. Z wyrazami szacunku, Zofia Rokosz. Brawo. W dalszej części rozszerzymy porządek obrad ustalony przez komisarza wyborczego o wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy, wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, wybór członków Komisji Rewizyjnej, ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Gminy Gniewy, wybór pozostałych Komisji Stałych, a także podjęcie w sprawie wynagrodzenia dla wójta gminy Gniewy i podjęcie uchwały w sprawie przyznania diety dla przewodniczącego Rady Gminy Gniewy. Wybór wiceprzewodniczących następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Przypominam, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji rewizyjnej. I tutaj proszę o zgłaszenie kandydatów. Kandydat musi wyrazić zgodę. Ale do komisji rewizyjnej, to znaczy na wiceprzewodniczących nie. Teraz, tak? Tak. Tutaj do komisji skrutacyjnej. Czy komisja skrutacyjna pozostanie ta sama, czy nie? Tu, czy komisja skrutacyjna, no właśnie, czy ktoś chce teraz być w komisji skrutacyjnej do wyboru wiceprzewodniczących? Ale czy zgadzają? Czy poprzedni właśnie, ci co byli, nie będą kandydować do komisji rewizyjnej? Nie. Komisji rewizyjnej i na wiceprzewodniczących, tak? Skazamy do komisji. Mogą kandydować na wiceprzewodniczących, czy nie? Nie mogą. Jeżeli jest skrutacyjny, nie może. No właśnie. Ja proponuję wybrać nową komisję skrutacyjną.
No więc propozycje, kto teraz może chce być w komisji skrutacyjnej. To ja zgłaszam pana Ryszarda. Nie, nie, nie. Prawny Łukasz. A może chcę być skrutacyjny, a ty chcesz być skrutacyjny? A prewizyjny? A na dzisiaj? Może pani Ania Chłodzi? No nie może być jeszcze raz członek komisji rewizyjnej. Nie może być wiceprzewodniczący. To idę. Nie ma na. Rewizyjnie może być wiceprzewodniczący. Trzeba zagłosować, to jest na procedurze. Wyraża zgodę, tak. Drugi. Ale może być też członkiem komisji rewizyjnej. Pani Ania, jeżeli będzie członkiem komisji skrutacyjnej. Nie, nie może, przecież tam nie pani czytała, pani przewodnicząca, pani przeczyta jeszcze raz. Nie może być. Nie, osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji rewizyjnej. Słuchaj, kandydujące na wiceprzewodniczący. Może ja wyjaśnię. Źle. Osoby, które będą kandydowały. Cicho. Nie ma szklaneczki. Osoby, które będą kandydowały na wiceprzewodniczących, nie mogą być członkami komisji rewizyjnej. Członkowie komisji skrutacyjnej kończą pracę, podpisując protokół i mogą kandydować do komisji rewizyjnej. Tak. To ja się zgadzam. Przepraszam. Płodzik Anna, drugi. A jeszcze z komisji skrutacyjnej, czy może być wiceprzewodniczący? Nie. No przecież to już było powiedziane. Panie Adamie. Ja już dziękuję. Ja pani zaproponuję kogoś. Może pan Ryszard Kendra? Nie. Pan Marcin Horst? Nie, dziękuję. A może pan Jacek Jarek? Jarek to Jarek. Znaczy ja nie rozumiem do czego zrobić. Do komisji skrutacyjnej. Znowu. Nie, już byłem jednej. Komisja skrutacyjna musi być zdradna. Tak. Może pan z trzech osób, tak? Trzech. Wszyscy chyba nie będą w komisji rewizyjnej bez przesady. Wojtek, Wójcze. Możesz? Ja mogę I pan Tomek Dusza się wyraża zgodnie. Jarek? Nie, no Marek. Nie, pan Marek Wojtczak i pan Tomasz Dusza. Nie, no nie, już nie. Może być. Ja się skończył na ta komisja. Już masz trzyosobową. To już są trzy. Teraz muszą się ukonstytuować. Proszę kilkuminutową przerwę. Proszę o kilkuminutową przerwę na ukonstytuowanie się komisji skrutacyjnej. Okay. Proszę państwa. To 3 minuty. Ale nie, już. Ale to i tak muszą państwo. Ale jakie 3 minuty muszą opieczętować, popisać? A jeszcze kandydata. No właśnie. Ale to musi usłyszeć. Proszę przewodniczącego komisji. Wznawiam obrady. Proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o wyczytywanie z listy radnych obecnych na sesji, a radnych o podchodzenie i wrzucanie kart do urny. Przypominam o zaznaczeniu na karcie kandydata. To znaczy się teraz na dwóch kandydatów na wiceprzewodniczących głosujemy. Czyli tutaj pani Ania może objaśni. W kartce przy dwóch nazwiskach stawiamy X, tak? Na karcie do głosowania stawiamy 2 X przy dwóch nazwiskach. Które wybieram? Które wybieram. Czyli stawiamy 2 X. Inne głosy są nieważne. Znaczy jeśli będzie 1 X. To znaczy się, no bo dwie osoby wybieramy, a są 3 nazwiska. Wybieramy dwie osoby, głosujemy na dwóch kandydatów.
Na dwóch wice... Na trzy. Ale jeśli chodzi o przyjętym, to jeden. Aha. Jak ktoś sobie wybierze, to nie da. Ustaliłyśmy, że... A czy będzie, czy to będzie ważny ten głos w tak? No my podejmiemy, tak. Nie może być więcej jak dwóch. Nie może być więcej jak dwóch, jeżeli będzie jeden, to jest głos ważny. Wybieramy bezwzględną większością głosów, tak jak w każdym przypadku głosowania tajemnego. A co to? Nie ma tak. Po kolei, tak? Zapraszamy po kolei. Pani Dominik Kinga. Pan Karol Droszcz. Zapraszam. Pan Dusza Tomasz. Pan Ernest Wojciech. Pan Góralewicz Tomasz. Pan Horst Marcin. Pani przewodnicząca, proszę ja teraz będzie, że to będzie szybko do głosu tam będzie. Proszę. Pan Janosza Piotr. To już się kończy. Pan Łukasz Kępka. Trzymam się tej rozpiski. Tutaj będzie teraz wybór przewodniczącego komisji rewizyjnej. Ale to już to projekt uchwały. Proszę o przedstawienie projektu. Papi. Pan Ryszard Kędra. Pan Miziński Adam. No dobrze. Czyli Pan Piotr Kiewicz Jarosław. Czy wyrażamy zgodę? Pan Ryszard Piotrkowicz. To później to masz też. Kto to jest ja? Łucik Anna. Później to już pierwszy, to tylko... Sowiński Grzegorz. Ja tutaj tego po kolei. Nie wiem, że tego sporo z mojego komisji przeczytałem. Teraz po przeczytaniu uchwały, proszę Państwa. Tak, ale najpierw na wydatek proszę włożyć. Ustawić się z tyłu uchwały. No to chyba wyczyta. I ostatni z panów pan Wojciech, Zbigniew Wojtczak. Będziecie podpowiadać. Nic nie będziemy podpowiadać, już dalej już. Dalej już nie gorsze zrobione.
dwuznacznie to zabrzmiało. Teraz proszę chwileczkę przerwy na policzenie głosów i ogłoszenie wyników. Protokół komisji skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Gminy Pniewy w dniu 1 grudnia 2014 dla przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Komisja skrutacyjna w składzie Anna Płodzik, Tomasz Dusza i Zbigniew Wojczak stwierdza, co następuje. Na ogólną liczbę 15 radnych Rady Gminy w Pniewach obecnych jest na sesji 15 radnych, co stanowi 100% składu Rady. Głosów ważnych oddano 15, nieważnych głosów nie oddano. Zgłoszeni kandydaci na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy otrzymali następującą ilość głosów. Tomasz Góralewicz 8, Jarosław Piotrkiewicz 14, Grzegorz Sowiński 7 głosów. Komisja stwierdza, że wiceprzewodniczącym Rady Gminy został pan Jarosław Piotrkiewicz i pan Tomasz Góralewicz. Dla mnie. Dziękuję. Gratuluję wiceprzewodniczącym Rady Gminy Pniewy panu Jarosławowi Piotrkiewiczowi i panu Tomaszowi Góralewiczowi. I teraz może pani sekretarz odczyta uchwałę. Ja odczytam. I zapraszam tu panu do stołu, tak? Wiceprzewodniczący. Pana Jarosława i pana Tomasza. Prosimy do stołu. Ty po środę. I już przestało iskrzyć między nami. To pieczątkę z tym. To wszystko to jest moje. Dziękuję. I później już idziemy. Dobra, dobra. Ja odczytam teraz uchwały, te, które już zostały podjęte przez szanownych państwa. Uchwała Rady Gminy Pniewy z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Pniewy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym przewodniczącym Rady Gminy Pniewy wybrana została pani Kinga Dominiak. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w BIP oraz na tablicy Urzędu Gminy Pniewy. Tą uchwałę podpisuje senior. Uchwała Rady Gminy Pniewy z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pniewy. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym wiceprzewodniczącym Rady Gminy Pniewy został wybrany radny Jarosław Piotrkiewicz. Będziemy dwie łódki. Uchwały dwie, ale co jedną można odczytać. I radny Tomasz Góralewicz. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pniewy. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz przystępujemy do wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej, które odbywa się w głosowaniu jawnym. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Ja proponuję pana Karola. Czy wyraża pan zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Ja proponuję pana Kępkę. Czy wyraża pan zgodę? Jest jeszcze więcej kandydatów może? Proponuję pana Kemnę. Od gminy przewodniczącego. A, przepraszam, nie. A, to jest na przewodniczącego. Czy wyraża pan zgodę? Nie wyraża pan zgodę. Głosowanie, kto z państwa jest? Przechodzimy do głosowania. To jest liczący głosy. Kto z państwa jest za, aby przewodniczącym komisji rewizyjnej został pan Karol Droszcz? Liczysz?
8 za. Kto przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To już nie muszę pytać, kto się wstrzymał. Czy... Kto jest teraz za panem Łukaszem Kępą? Dobrze. Kto jest za, aby przewodniczącym komisji rewizyjnej był pan Łukasz Kępka? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No właśnie. No kto jest przeciw? Ale głosować to jest uchwała. Głosować trzeba. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kto się wstrzymał? Czyli uchwałę teraz? Tak. Czyli proszę panią sekretarz o przeczytanie uchwały. Uchwała Rady Gminy Kniewy z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kniewy. Na podstawie artykułu 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z paragrafem 32 ust. 2 Statutu Gminy Kniewy uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kniewy pana Karola Droszy. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy Urzędu Gminy Kniewy. Proszę o... Proszę o zgłoszenie kandydatów. Ja proponuję pana Piotra Janotę i panią Anię Kulę. Czy wyrażają państwo zgodę? Tak. Ja proponuję pana Kendra. Czy wyraża pan zgodę? Ja proponuję pana Korsta. Czy wyraża pan zgodę? To już jest 4. Czy wyraża pan zgodę? Tak. Czy jeszcze ktoś chce zgłosić kandydatów do komisji rewizyjnej? Nie widzę. Komisja rewizyjna składa się z 5, bo tak jest zapisane w statucie, z 5 członków, a więc nie członków, z 5 osób. Jest przewodniczący i 4 członkowie. Jedna osoba musi z tych odpaść, także głosujemy. Głosujemy. No dobrze, głosujemy. Wszystkich głosujemy za i wszystkich. Kto z państwa jest za... aby... Członkiem komisji rewizyjnej był pan Piotr Janota. 8. Kto jest przeciw? 7. O wstrzymujących się chyba nie muszę pytać. Kto z państwa jest za kandydaturą pani Ani Płocik? 8. Kto przeciw? Kto przeciw? 7. Ja rozumiem, to 3. 7. Czyli wstrzymujących się nie ma. Kto jest za kandydaturą pana Kendry? Z 15 osób. Za 15? Horst. Kto jest za kandydaturą pana Horsta? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto jest przeciw? 8. Kto jest za kandydaturą pana Kępki? 15. Nie, 14 chyba. 14. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo.
Czyli będzie teraz przeczytanie. Proszę panią sekretarz o przeczytanie uchwały. Uchwała Rady Gminy Pniewy z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pniewy. Na podstawie artykułu 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z paragrafem 32 ust. 2 statutu Gminy Pniewy uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pniewy w następującym składzie. Pan Piotr Janota, pani Anna Błodzik, pan Ryszard Cendra, pan Łukasz Kęta. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf trzeci. Uchwała polega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń. Czy będzie teraz uchwała o tym, czy dalsze zdanie? Zdanie składu. Uchwała, no to... czy pani czytała? Nie, musimy ustalić. Aha. Z ilu osób właśnie będą się składać komisja, czy wszyscy nie będą tak ustalić. Aha. Czyli mam zapytać, tak? No tak. Skład osobowy komisji. Proszę państwa, ustalimy w tej chwili skład osobowy komisji. Wszystkich stałych komisji, które mamy w naszej gminie. Więc jest to komisja rolna, komisja budżetu i komisja oświaty. Dotychczas komisje te były pięcioosobowe i tu generalnie chodzi o to, żebyście państwo wyrazili swoją opinię, ilu osobowe te komisje mają powinnić. Proszę bardzo. To już musi być głosowanie. Dobrze, to każda będzie, tyle uchwał podejmowanych o składzie osobowym, ile jest komisji, czyli jeszcze trzy komisje stałe najpierw mamy. Będziemy ustalać skład osobowy Komisji Budżetu i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Czyli z ilu osób ma się składać? Tak, będzie głosowanie. Prosimy o propozycję, z ilu osób ma się składać komisja budżetowa? Bez zmian. 5 osób. Z 5 radnych, dobrze. Czyli będziemy głosowanie robić? Dobrze. Czyli kto jest za, aby komisja budżetu składała się z 5 osób? Jednogłośnie. Uchwała Rady Gminy Pniewy z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z paragrafem 29 ust. 3 statutu Gminy Pniewy uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się skład Komisji Budżetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Pniewy w liczbie 5 osób. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf trzeci. Uchwała podaje się, podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń będziemy wybierać. Czy teraz będziemy wybierać tą komisję, czy tak, będziemy do planu? Nie, teraz komisję. Tak, Czyli teraz 5 osób musimy wybrać z Komisji Budżetu. Do Komisji Budżetu. Przewodniczącego, nie? Nie, to już raz. To już spośród siebie wybierzemy. Żeby jak będzie 5 radnych. Czyli proszę o zgłaszanie kandydatów do Komisji Budżetowej. Do budżetu. Proszę. Ja zgłaszam pana Adama Mizińskiego, pana Tomasza Góralewicza, pana... Ale zaraz, może jeszcze ktoś inny może będzie miał jakąś... Nie, panie, a proszę zgłosić pana. Aha, dobra. Przepraszam. Do końca. Pana Mizińskiego, pana Góralewicza, pana Duszę, pana Ryszarda Piotrkowicza i pana Jarka Piotrkiewicza. Duszę. Minutę, bo ja muszę zapisać Piotrkowicz. Piotr Kiewicz. Ja mam Miziński, Góralewicz, Dusza, Piotrkowicz, Piotr Kiewicz. 3, 4, 5. Czy jeszcze ktoś chce zgłosić kandydatów? Czy wyrażają państwo zgodę? Tak, zgodowało się. Ja jeszcze zgłaszam. Pan Tomasz. Jeszcze chciałem zgłosić pana Chorusa. Dobrze. Już chcę jeden złożyć. Nie wiem, przez jakich chorób. Przez cały. Pan Marcin Chorus wyraża zgodę? Tak.
Pan Piotrkiewicz Jarosław wyraża zgodę. Pan Ryszard Piotrkowicz. I pana Tomasza już chyba pytałam. Pan Miziński. A, pan Adam Miziński wyraził zgodę. Tak, tak. Tak. Ja się chciałem zgłosić. Pana Wojczak. Czy pan Wojczak wyraża zgodę? Pan Adam Miziński, pan Tomasz Kuralewicz, dusza. Dobrze, przystępujemy do głosowania. Kto jest za panem Adamem Mizińskim, proszę podnieść rękę do góry. 8 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał, muszę pytać. Kto jest za kandydaturą pana Tomasza Góralewicza? Proszę podnieść rękę do góry. 8. 8. W Totka musisz zagrać. Kto jest przeciw? 7. Kto jest za kandydaturą pana Tomasza Duszy? 8. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? 7. Kto jest za kandydaturą pana Piotrkowicza, a Ryszarda? Ryszarda Piotrkowicza. Dziewięć. Kto jest przeciw? Więcej. Jeszcze raz proszę. Tomek, musisz robić. 8 plus 3. To wstajemy i liczymy panu. 11. Kto przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery. 4. Teraz kto jest za kandydatorem pana Piotrkiewicza Jarosława? 15. 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 14. 14? 14, dobrze, poszłam. 15. Za wcześnie. Czyli nie ma kto przeciw. To teraz kto jest za kandydaturą pana Marcina Horsta? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto jest przeciw? 5, 6, 7, 8. Kto jest za kandydaturą pana Wojtczaka Marka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kto jest przeciw? 7, 8. Dziękuję bardzo. Proszę o odczytanie uchwały, tak? Proszę panią sekretarz o odczytanie uchwały. Uchwała Rady Gminy Gniewy z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Gniewy. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i w związku z paragrafem 29 ust. 3 statutu gminy Gniewy uchwala się, co następuje. Powołuje się Komisję Budżetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Gniewy w następującym składzie. Pan Miziński Adam, pan Piotrkowicz Ryszard, pan Góralewicz Tomasz, pan Piotrkiewicz Jarosław i pan Tomasz Dusza. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniewy. Tak. Czy wszystkie komisje będą pięcioosobowe, czy będziemy zmieniać skład jakiejś komisji? Została się w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Gniewy. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy
W związku z paragrafem 29 ust. 3 statutu gminy Gniewy uchwala się, co następuje. Ustala się skład Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Gniewy w liczbie 5 osób. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń gminy Gniewy. I teraz można zapytać o ten skład komisji rolnej, czy też będzie pięcioosobowy, tak? Nie. Teraz jesteśmy oświaty robimy. To teraz proszę o zgłaszanie członków komisji oświaty. Proszę o kandydatów. Zgłaszam Annę Błodzik. Czy wyraża pani? Karola Droszcza. Czy wyraża pan zgodę? Tak, pan Kadusza. Czy wyraża pan zgodę? Dalej ja zgłoszę Markiewicz. Czy wyraża pan zgodę? Każdy rady nie może więcej niż w dwóch komisjach być, żeby to było wiadomo. Minimum jednej może być. Proponował jeszcze może pana Marcina Kosta. Czy wyraża pan zgodę? Tak. Czy ktoś jeszcze chce zgłosić kandydatów? To dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? 4, 5, 6. Kto się wstrzymał? 7. No dobrze. Nie ma co, nie ma znaczenia. Kto jest za kandydaturą pana Tomasza Duszy? Kto jest przeciw? 7. Kto jest za kandydaturą pana Karola Drożdża? 8. Kto jest przeciw? 7. Kto jest za kandydaturą pana Grzegorza Sowińskiego? 15. Kto jest za kandydaturą pana Wojtczaka? 7, 8, 9. 9. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. I kto jest za kandydaturą pana Horsta? 15. Nie, jeszcze raz. Kto jest za kandydaturem pana Horsta? Jeszcze raz. 15. Nie. 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 Jedna osoba nie podniosła. Czyli 14. No to już jest 15. Oj, no to ja kreślę. 15 razy. 14. Proszę o odczytanie uchwały, tak? Proszę panią sekretarz o odczytanie uchwały. Uchwała Rady Gminy Gniewy z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Gniewy. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy w związku z paragrafem 29 ust. 1 punkt 3 statutu gminy Gniewy uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Gniewy w następującym składzie. Pani Anna Płodzik, pan Karol Droszcz, pan Tomasz Dusza, pan Grzegorz Sowiński i pan Marcin Horst. Uchwała. Jest nierozstrzygnięte tak. Jest 3 na większe i jest 3, 8, 7. Pani przewodnicząca decyduje. Nie może tak być. Kto wchodzi do Komisji Oświaty, tak? To znaczy 3 osoby wchodzi na pewno. To znaczy pan Wojczak, pan Horst i pan Sowiński.
A z tych trzech osób może wejść dwie osoby, a mają jednakową liczbę punktów. Głosów. Za 8. Ale proszę Państwa, ja też mam, na pewno tak było. Jeżeli Pan ma tak samo, ja mam tak samo. Ja mam też tak samo. Pani sekretarz ma tak samo, także coś Państwo. Chłodzik było za 8, przeciw 7. Drożdż było za 8, przeciw 7. Dusza za 8, przeciw 7. Sowiński 15 za. Wojczak za 9, przeciw 6. Horst za 15 radnych. Było 14, 15, 14, 15. 6 osób było złożone, co jedno. A więc proszę Państwa. Pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca ma głos. Nie, tam, to jest uchwała, proszę Pana. Drugi raz. Już przecież Pan tak, jest tyle lat tutaj. Proszę z jednej osoby zrezygnować. To zrezygnujemy z Pana Tomasza Duszy. Z Pana Tomasza Duszy rezygnujemy, w porządku. Ja czytam uchwałę jeszcze raz, proszę Państwa. Uchwała Rady Gminy Pniewy z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Pniewy. Na podstawie artykułu 21 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z paragrafem 29 ustęp 1 punkt 3 statutu gminy Pniewy uchwala się co następuje. Paragraf 1. Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Pniewy w następującym składzie. Pani Anna Płodzik, pan Karol Drożdż, pan Grzegorz Sowiński, pan Marek Wojtczak, pan Marcin Horst. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Pytam o ten skład komisji osobowej, czy będzie tak? Tak. Czy skład komisji osobowej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska pozostaje w tej samej ilości, czyli 5 osób, czy jakieś zmiany? Głosowaliśmy za wszystkie. Nie. Kto jest za, aby pozostał w tej, w tym samym? 5 osób. Tak. 15. Uchwała Rady Gminy Pniewy z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami Rady Gminy Pniewy. Na podstawie artykułu 21 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z paragrafem 29 ustęp 3 statutu gminy Pniewy uchwala się co następuje. Paragraf 1. Ustala się skład Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami Rady Gminy Pniewy w liczbie 5 osób. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu WIP i na tablicy Urzędu Gminy. Dobrze. To teraz proszę o propozycję kandydatów do Komisji Rolnictwa. Proszę. Proponuję Marcina Horsta, kandydaturę. Czy wyraża Pan zgodę? Tak. No ja proponuję Wojczaka i Tomasza Sowińskiego. Mm-hmm. Czy wyrażają Państwo zgodę? Tak. Panowie zgodę? Ja jeszcze Łukasza Kępkę może. Dobrze. Teraz. Ja proponuję Pana Ernesta, bo jeszcze nie jest w żadnej komisji. Czy wyraża Pan zgodę? Nie mam innego wyjścia. Musi być w komisji po prostu. Pana Ryszarda Piotrkowicza i Pana Piotra Janowa. Mierzyński. Piotrkowicz. Pan Janota. Czy Pan Piotr Janota wyraża zgodę? Wyraża zgodę. Czy Pan Mierzyński wyraża zgodę? Czy Pana Tomasza Dusza? Jeszcze Tomasz Dusza? Tak. Czy Pan Tomasz Dusza wyraża zgodę? Thank you.
przystępujemy do głosowania. Przystępujemy do głosowania. Dziewięciu mamy radnych. Dziewięciu. Dziewięciu kandydatów. Dziewięciu. Będzie czytała pani nazwiska po kolei. To znaczy się, ja mam Marcin Horst, Zbigniew Wojczak, Grzegorz Sowiński, Łukasz Kępka, Ernest, pan Ernest Wojciech, Miziński, Piotr Kowicz, Janota, Dusza. Chyba dziewięć. Jak się nie pomyliłam. Jeszcze mi kogoś brakuje. Ja przeczytałam. Ernest Miziński, Sowiński, Wojczak, Kępka, Janota, Dusza. Piotr Kowicz. A, Piotr Kowicz. Pięć, to najważniejsze na kto jest za kandydaturą pana Marcina Horsta? Proszę państwa, głosujemy, czy wszyscy radni są, czy nikt nie wyszedł? Za kandydaturą pana Marcina Horsta. Siedem. Kto jest przeciw? Osiem. Kto jest za kandydaturą pana Ernesta? Przepraszam, że po nazwisku imienia nie zdążyłam. Pan Wojciech. 15. Kto jest za kandydaturą pana Adama Mizińskiego? 8. Zaraz, ja nie mam Mizińskiego za 8. Kto jest tak. Przeciw? Przeciw? Przeciw czy wstrzymujący? Do kogo? Przeciw 7, 8. Bo to już jest nudne. Kto z państwa jest za? Kto jest za kandydaturą pana Grzegorza Sowińskiego? 7. O, przeciw 8. No, dla formalności, kto jest właśnie przeciw? 8. Kto jest za kandydaturą pana Zbigniewa Wojtczaka? 7. Kto jest przeciw? 8. Kto jest za kandydaturą pana Kępki? 7. Kto jest przeciw? Kto jest za kandydaturą pana Piotra Janoty? 8. Kto jest przeciw? 7. Kto jest za kandydaturą pana Tomasza Duszy? 8. Kto jest przeciw? 7. Kto jest za kandydaturą pana Piotrkowicza? Ryszarda? 8. Kto jest przeciw? 7. 6, ja się wstrzymałem. A, dobrze, to przepraszam bardzo, kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała, to dziękuję bardzo. Proszę teraz panią sekretarz o przeczytanie. Zaraz, bo to nie jest tak szybko. Jeden, pan Ernest, pan Piotrkowicz, pan Ziński, pan Janota i pan Dusza. Tak, zgadza nam się? Zaraz. Tak musi być. Dusza, czytaj, to ja będę wiedziała. Uchwała Rady Gminy Pniewy z dnia 1 grudnia 2014 roku w
sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami Rady Gminy Gnipa. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z paragrafem 29 ust. 1 punkt 2 Statutu Gminy Gniewy uchwala się co następuje. Paragraf 1. Powołuje się Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami w następującym składzie. Pan Wojciech Ernest, pan Piotrkowicz Ryszard, pan Miziński Adam, pan Janota Tomasz. Piotr. Ja też tylko nazwiska wypiszę. Pan Piotr Janota, pan Tomasz Dusza. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega ogłoszeniu w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniew. Koniec wypowiedzi. Robimy przerwę, czy dalej przechodzimy do czytania? Przechodzimy do podjęcia. Będzie pani czytała tę uchwałę? Jeszcze chcę, żeby to się podał mi przewodniczący. Dobrze, wiceprzewodniczący. Teraz przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie nagrodzenia, tak? Teraz przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Pniewy. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Pniewy z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Pniewy. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych uchwala się co następuje. Paragraf 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla pana wójta Wiesława Nasiłowskiego, wójta gminy Pniewy w następującej wysokości. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5900 zł. Dodatek funkcyjny w kwocie 1900 zł. Dodatek specjalny w kwocie 1560 zł. Dodatek za wysługę lat w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1180 zł. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Pniewy. Paragraf 3. Traci moc uchwała numer 2/14/2010 Rady Gminy Pniewy z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Pniewy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Czy są jakieś propozycje? To jest tutaj dla tak samych 3000. To jest maksymalny dodatek. Pan wójt ma minimalny. Pan wójt ma minimalny, to jest maksymalny. 1500. Ale w każdym razie z tych punktów, jakie są widełki? Tak jak mówię, minimalnie ma pan wójt przyznany tylko dodatek specjalny. Reszta są. W tej kwocie. Reszta są takie, że po prostu podnieść nie możemy, ponieważ ustawa się nie zmieniła od 2009 roku. I rozumiemy, że nie mogą być większe, tak? Ale nie mogą być większe. Ale są mogą maksymalne. Tak. No maksymalne. To wszystko są tutaj kwoty brutto czy netto? Brutto. Brutto, dobrze. Propozycje, jakieś jeszcze pytania odnośnie tej uchwały? To jest więcej czy mniej, co było kiedyś? Tyle samo. Tyle samo. Tyle samo. 2010 roku. Od 2010 roku ustawa, uchwała się nie zmieniła, tak jak czytałam Państwu. To głosowanie, jeżeli nie ma dyskusji. No jeszcze jakieś pytania, propozycje? Bo jeśli nie, no to przechodzimy do głosowania. Ja pytanie, czy musi to być głosowane w dniu dzisiejszym? Dzisiaj ustalamy wynagrodzenie. Pani przewodnicząca przyjęła taki porządek obrad. To pani przewodnicząca decydowała, że te uchwały będą dzisiaj podejmowane. Wybór.
ale my tych uchwał nie mieliśmy, nie dostaliśmy tych uchwał, żeby będziemy głosować. W porządku obrad nie było Włączyłam. Wszyscy radni są, czyli wznawiamy naradę. Czyli tak, czy są jakieś uwagi co do tej uchwały? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie wynagrodzenia dla pana wójta gminy Pniewy? 15. Dobrze. Uchwała Rady Gminy Pniewy z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Pniewy. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla pana Wiesława Nasiłowskiego, wójta gminy Pniewy, w następującej wysokości. Wynagrodzenie zasadnicze 5900 zł. Dodatek funkcyjny 1900 zł. Dodatek specjalny w kwocie 1560 zł. Dodatek za wysługę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 180 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Pniewy. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 2 łamane przez 14 łamane na 2010 Rady Gminy Pniewy z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Pniewy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. I kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyznania diety dla przewodniczącego Rady Gminy Pniewy. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Pniewy w sprawie przyznania diety przewodniczącego Rady Gminy Pniewy na podstawie artykułu 25 ust. 4, 6 i 8 oraz 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługującym radnemu gminnemu uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyznaje się przewodniczącemu Rady Gminy Pniewy dietę miesięczną w kwocie 1324,85 zł. Paragraf drugi. W przypadku sprawowania funkcji w okresie krótszym niż miesiąc, dieta naliczana jest proporcjonalnie do ilości dni w miesiącu. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Pniewy. Paragraf czwarty. Traci moc uchwała nr 25 łamane przez 125 łamane przez 12 Rady Gminy Pniewy z dnia 18 grudnia 2012 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacyjnym. Czy są jakieś uwagi co do tej uchwały, jakieś propozycje, pytania? Ma chęć dołożyć pani. Ale pieniędzy czy tak poza sesją? To jest maksymalne. To jest maksymalne. Głosowanie. Czyli przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Teraz proszę o przeczytanie uchwały. Po głosowaniu Izuniu zawsze się czyta uchwała. Uchwała Rady Gminy Pniewy z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie przyznania diety dla przewodniczącego Rady Gminy.
na podstawie artykułu 25 ust. 4, 6 i 8 oraz artykułu 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługującym radnemu gminnemu uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Przyznaje się przewodniczącemu Rady Gminy Kniewy dietę miesięczną w wysokości 1324,85 zł. Paragraf 2. W przypadku sprawowania funkcji w okresie krótszym niż miesiąc, dieta naliczana jest proporcjonalnie do ilości dni w miesiącu. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kniewy. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 25/125/12 Rady Gminy Kniewy z dnia 18 grudnia 2012 roku. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jeszcze tutaj pan Stępniewski chciał zabrać głos. Wiem, że nie pani macie spraw różnych, bo to jest sesja taka pierwsza inauguracyjna, ale chciałem panu zabrać sobie dwie minuty i w pierwszej kolejności pogratulować tutaj wszystkim wybranym radnym, panu wójtowi wyniku. Nie ma radnego powiatowego, który się od nas dostał, bo też chciałbym pogratulować. Bardziej wysoką informację, że bardzo jest czego. Także wcześniej chciałem tu pogratulować tego wyniku w wyborach. Mi się nie udało, ale bardzo dziękuję Państwu za poparcie. Mój wynik był dla mnie wysoce satysfakcjonujący. Było to prawie blisko 600 głosów. Natomiast te wybory są trudne do powiatu, trzeba mieć odpowiednią listę. Te 600 głosów jest dla mnie tym bardziej satysfakcjonujące, że przy tej pokrętnej książeczce, którą trzeba było kartkować, ja byłem na ostatniej stronie, to wszystko przy tym dużym procencie głosów nieważnych, przy tej niskiej frekwencji w stosunku do Błędowa i Belska, gdzie zawsze biliśmy ich frekwencją na głowę, w tym roku niestety w Błędowie była frekwencja wyższa, a są to gminy, które liczebnie w naszym okręgu liczą dwa razy tyle mieszkańców niż my. Więc przy całym kształcie jestem z tego wyniku zadowolony i bardzo, bardzo dziękuję za obdarzenie mnie takim zaufaniem i za tą dużą i satysfakcjonującą dla mnie liczbę głosów. Natomiast trzecia sprawa, taka techniczna, chciałem tylko powiedzieć, że ten przetarg, który to zapytanie właściwie ofertowe, bo to nie był przetarg, który się nie został rozstrzygnięty przed wyborami dotyczący drogi cieki, nie został rozstrzygnięty. Została wyłoniona firma grujewska, która ma wejść na roboty, jeżeli tylko umożliwią pogody, czyli jak będzie temperatura powyżej 0 stopni, przy kwocie za metr kwadratowy 210 zł za metr kwadratowy. Niestety ja liczyłem, że będzie poniżej 200 zł i powyżej 400-metrowego odcinka, tak wychodzi około 380 metrów. I to, żeby już zakończyć tą moją kadencję i tą pracę na poziomie powiatu grujewskiego, w projekcie budżetu, podkreślam, że w projekcie, który nowa władza i na poziomie gminy, i na poziomie tutaj, a przede wszystkim na poziomie starostwa może 10 razy jeszcze zmienić, ale w projekcie budżetu jest przewidziane na dokończenie, może nawet nie na dokończenie, tylko bardziej na tamten rejon Cieklin i Czorda, jest przewidziana bardzo duża kwota ze środków powiatowego zarządu dróg i ze środków powiatu na 2015 rok. Jest to blisko tam 300 tysięcy wręcz. Natomiast to jest sprawa otwarta, bo rozumiem, że nowe władze będą się ustosunkowały do nowego budżetu. To tylko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan Wojciech chciał coś powiedzieć? Ja chciałbym w imieniu właśnie tej Cieklina, ale nie tylko, dlatego że w poprzedniej Radzie naprawdę pan radny powiatowy były dużo zrobił na naszej gminy, bo droga Ruda, droga Jeziórka, no i ta droga w Kościele, która jak to się mówi, w ostatnim rzucie na taśmę była załatwiana, ze względu wiadomo, jakie są finansowe kłopoty w starostwie. Może by to zrobił wcześniej, no ale jeden przetarg się nie odbył, później drugi właśnie, ale mimo tego bym chciał bardzo podziękować za dobrą współpracę. To współpracowało mi się wydaje wójtowi i nam jako Radzie bardzo dobrze z panem Stępniewskim. Co było potrzeba, to naprawdę pieniędzy na tereny gminy nie było bardzo dużo. Mimo, że był jako jedyny radny, bo jeden tylko był. A gmina Błędów i gmina Bels, mimo że mieli większość, nie zrobili tego, co zrobił pan radny Stępniewski. Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie Rady w dniu dzisiejszym. Jeszcze? Nie, nie, zamyka Pani. Zamykam posiedzenie Rady. Można po zamknięciu. Tak, a ja chciałam Państwu poinformować, że dzisiaj zostały mi dostarczone dla Państwa netbooki. One są u mnie, aczkolwiek dlatego, że przyjechały dopiero dzisiaj, nie zostały jeszcze zewidencjonowane. Natychmiast po zewidencjonowaniu tych netbooków, po spisaniu numerów, ja będę Państwa prosiła o przyjazd i odebranie tego, no ale niestety w dniu dzisiejszym nie mogę Państwu tego wręczyć. Ja jeszcze na dodatek po tym wszystkim chciałbym wszystkim podziękować za udział w tej sesji, za osiągnięcia i także zachęcam zerknąć, że jednak nie obietnica wyborcza, tylko faktycznie maszt się buduje. Także obiecali, że na koniec grudnia będzie działał. Także z tego chyba wszyscy jesteśmy zadowoleni, że ta inwestycja jest. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz proszę radnych może, żeby... W komisjach bardzo, bo już sesja jest zakończona, bardzo bym prosiła, żeby podać mi przewodniczących komisji i wiceprzewodniczących. Bardzo bym prosiła. Dziękuję.